Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na cmentarzu w Brzozowie. Naszym gościem jest doktor habilitowany Krzysztof Kaczmarski, historyk, publicysta. Prezentujemy zbiór studiów i szkiców pod redakcją Krzysztofa Kaczmarskiego. Studia i szkice z dziejów obozu narodowego. To ważne miejsce, w którym się znajdujemy. Cmentarz w Brzozowie, proszę Państwa, dlatego że za nami, tam z tyłu znajduje się grób Jana Chudzika, działacza narodowego, sekretarza Romana Dmowskiego, który został zamordowany w okolicznościach no dość tajemniczych, prawda? Jak to było? Tak. Może zacznę od tego, jak ja się w ogóle sprawą Jana Chudzika zainteresowałem. Otóż 20 lat temu, to była druga połowa lat 90., gdy zacząłem zbierać materiały do pracy mojej doktorskiej poświęconej podziemiu narodowemu na Rzeszowszczyźnie, no to pierwszy rozdział traktował o obozie narodowym na Rzeszowszczyźnie przed wybuchem wojny. No się rzeczy natrafiłem na mord brzozowski w maju 1933 roku i chyba w 1907 albo 1908 roku napisałem taki artykuł w Myśli Polskiej zresztą i w jakimś czasie miałem bardzo miły telefon, zadzwonił do mnie Świętej Pamięci pan Leon Mirecki, który zmarł parę lat później, w roku 2000, przyjaciel Jana Chudzika. Bardzo się ucieszył, że ja postać jego przyjaciela przypomniałem. No i udostępnił mi szereg materiałów, w tym listy Jana Chudzika do niego i listy wdowy po Janie Chudziku, pani Janiny Chudzikowej do siebie. Także no tak to się zaczęło, a później w kilku artykułach o tym zabójstwie Jana Chudzika pisałem. No, było to jedno z głośniejszych zabójstw politycznych w latach 30. Dość tylko powiedzieć, iż w swoich pamiętnikach wspomina o nim Maria Dąbrowska. Ona pisze o zabójstwie Hołówki w Truskawcu, przy Tadeusza Hołówki w Truskawcu, zabitego przez nacjonalistów ukraińskich. I o zabójstwie Chudzika w Brzozowie, toczących się prawie równolegle procesach zabójców Hołówki w Samborze i Chudzika w Sanoku. I pisze w swoich pamiętnikach, iż do obu tych mordów doprowadziła, cytuję tutaj, przyżarta prowokatorskimi elementami policja, straszliwa potęga, tak. Kończy ten fragment swojego zapisku w pamiętnikach Maria Dąbrowska. I właśnie, mord w Brzozowie, zabójstwo Jana Chudzika to właśnie przykład no, bezpośredniego zaangażowania policji państwowej w walkę z opozycją antysenacyjną, w tym przypadku opozycją narodową, tak. Powiem tylko tyle, iż no, Chudzik nie był pierwszym, a nie był ostatnim narodowcem, którzy z rąk władzy sanacyjnej zginęli bądź zostali zamordowani. W latach 30. w ramach prasy narodowej co jakiś czas publikowano listy poległych, zabitych, zamordowanych działaczy narodowych. Na jednej z list z końca roku 36, a więc jeszcze do wybuchu wojny zostało prawie 3 lata, figuruje 49 nazwisk narodowców. 49 nazwisk. Tak. Poczynając od korporantów, którzy zginęli broniąc legalnego rządu Wincentego Witosa i prezydenta Wojciechowskiego w dniach przewrotu majowego, a skończywszy na działaczach narodowych, którzy zginęli w taki czy inny sposób. Tym są również też ofiary zajść i starć z Żydami. No, skoro zanim może o zabójstwie Chudzika powiem, no, tylko przypomnę, że takim równie głośnym zabójstwem też dokonanym przez policję na działaczu narodowym no, były zajścia w Wyszynie. Wyszyna to jest taka wieś w powiecie konińskim. I tam w lutym
1936 roku, 14 lutego dokładnie, został w swoim domu, w dworku w zasadzie, bo to był ziemianin, były poseł Związku Ludowo Narodowego na Sejm, prezes lokalnych struktur Związku Ludowo Narodowego, a później Stronnictwa Narodowego, Wawrzyniec Sielski. Potężna obława, akcja policyjna na jego dom, szczelanina na oczach rodziny został przez policję zastrzelony. Później jeszcze, kilka dni później, w kolejnej akcji w Wyszynie zginęło jeszcze dwóch innych młodych narodowców. Także Chudzik jest niewątpliwie obok chyba Wawrzyńca Sielskiego taką najbardziej znaną. No perfidia. Przynajmniej wśród historyków obozu narodowego, prawda? No postacią pośród narodowców zabitych bezpośrednio przez z inspiracji Policji Państwowej. Dlaczego Chudzik, dlaczego w Brzozowie? No to trzeba było może zacząć od tego, iż no cóż, Jan Chudzik zginął przypadkowo. Nie on był celem. Celem był major Władysław Owoc. Obaj byli działaczami Stronnictwa Narodowego w Brzozowie. Brzozów to było maleńkie miasteczko ówczesnego województwa lwowskiego. Na początku lat 30. doliczyło parę tysięcy mieszkańców, około 1/4 mieszkańców Brzozowa stanowiła ludność żydowska. I tutaj antagonizm polsko-żydowski na podłożu ekonomicznym był oczywisty. To był okres wielkiego kryzysu, bieda i w takiej sytuacji działalność Stronnictwa Narodowego trafiła na dość podatny grunt. Chudzik i Owoc prowadzili w lokalu SN-u taki bezpłatny doradztwo prawne. I jak wspomina, pisze w swoich pamiętnikach, wspomnieniach Władysław Owoc, on na rowerze jeździł przez cały powiat brzozowski, docierał do powiatu sanockiego, krośnieńskiego, jasielskiego i poprzez tą wytrwałą działalność organizacyjną, on był sekretarzem w Zarządzie Powiatowym Stronnictwa Narodowego w Brzozowie. Wpływy SN-u w Brzozowskiem rosły, a to zaniepokoiło władze senacyjne. Jan Chudzik był z kolei kierownikiem referatu organizacyjnego w Zarządzie Powiatowym SN i jednocześnie kierował strukturami ruchu młodych w powiecie brzozowskim. A więc byli to niewątpliwie dwaj najbardziej wybijający się aktywnością działacze SN w Brzozowie i powiecie brzozowskim. No i oczywiście działalność i Owoca, i Chudzika nie podobała się władzom sanacyjnym. No i władze postanowiły coś z majorem Owocem zrobić. A może tylko jeszcze króciutko o obu tych postaciach, prawda? Parę zdań. No, Władysław Owoc był brzozowianinem. Rok urodzenia 1887. Absolwent gimnazjum w Sanoku. To jest też moje gimnazjum, stąd ja mam też sentyment dla postaci Władysława Owoca. Później zaczął studia prawnicze, przerwane powołaniem do armii austriackiej. Gdy wybuchła I wojna światowa, walczy w armii austriackiej, awansowany do stopnia podporucznika. Dostał się do niewoli rosyjskiej. Tam spędza parę lat. W roku 18, już po przewrocie bolszewickim, trafia do 5. Dywizji Syberyjskiej Waleriana Czumy. Wraca do kraju. Dalej służy w Wojsku Polskim odrodzonym. W 24 roku zostaje awansowany do stopnia majora. No ale jego kariera bardzo szybko kończy się po przewrocie majowym. No tak. W 29 roku, jak wielu oficerów, w roku 29 zostaje przeniesiony w stan spoczynku. Ma wtedy zaledwie lat 41. No i wraca do rodzinnego Brzozowa i tutaj podejmuje tą wspomnianą bardzo aktywną działalność polityczną w szeregach Stronnictwa Narodowego jako sekretarz zarządu powiatowego Stronnictwa.
I w tej pracy jego najbliższym współpracownikiem był właśnie wspomniany Jan Chudzik, człowiek paranaście lat od niego młodszy, bo to jest rocznik 1904 urodzenia. Pochodził z takiej biednej rodziny chłopskiej z powiatu niżańskiego, ze wsi Wołszyny koło Ulanowa nad Sanem. Skończył gimnazjum w Leżajsku w roku 25. Już tam w gimnazjum leżajskim za sprawą księdza katechety związał się z ruchem narodowym, został działaczem tajnej narodowej organizacji gimnazjalnej. Po maturze zaczął studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tam już rozwinął bardziej aktywną działalność polityczną. Oczywiście działał w strukturach Młodzieży Wszechpolskiej, Straży Narodowej. Po powstaniu Obozu Wielkiej Polski w grudniu 1926 roku oczywiście został członkiem OWP, działał aktywnie w ruchu młodych OWP. Zaprzyjaźnił się między innymi z Leonem Mireckim. Rodzina Mireckich zresztą znał już wcześniej. Rodzina Mireckich, bardzo zasłużona dla ruchu narodowego, traktowała Chudzika. To była ośmiorga rodzeństwa, czterech braci i cztery siostry. No, traktowali Mireccy Chudzika jako brata prawie. Mm-hmm. I zaprzyjaźnił się również z Tadeuszem Bieleckim, późniejszym prezesem Zarządu Głównego Sojusza Narodowego. I to właśnie dzięki Bieleckiemu na przełomie 28-29 Jan Chudzik, student prawa, został sekretarzem Romana Dmowskiego w Chludowie pod Poznaniem. Dmowski od roku 22 w takim dworze, w resztówce w zasadzie kupionej w Chludowie mieszkał. I właśnie Jan Chudzik tam był w roku 29 przez parę miesięcy jego sekretarzem. Zachowały się pisma Jana Chudzika do Leona Mireckiego z tego czasu, Mireckiego do Chudzika, ale też i listy Dmowskiego, który wspomina o swoim młodym sekretarzu. No, Chudzik Dmowskiemu bardzo przypadł do gustu, no bo człowiek prosty, z ludu, naturalny, krzepki, no i to naturalne obejście Dmowskiemu bardzo trudno się podobało. Do zmanipulowania pewnie. Tak, tam właśnie tam Dmowski pisze, jak to razem robali drzewo. No i w 29 roku Chudzik przerwał studia prawnicze, poszedł do wojska, Szkoła Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Po roku wychodzi stopień podporucznika rezerwy lotnictwa, wraca w swoje rodzinne strony w powiat niżański, zamieszka w Ulce Tanewskiej i tutaj bardzo aktywnie działa w strukturach Sojusza Narodowego. Powiat niżański wchodzi w strukturze SN, w skład Okręgu Rzeszowskiego. Jan Chudzik został sekretarzem Zarządu Okręgowego SN. Nawet w roku 30 w wyborach do Sejmu był kandydatem Sojusza Narodowego z okręgu numer 47, czyli tego okręgu rzeszowskiego, w wyborach do Sejmu. Wznawia studia, tylko przenosi się do Warszawy, tam studia prawnicze kończy i w 31 roku osiadł w Brzozowie. Tutaj rozpoczął aplikanturę notarialną w kancelarii też działacza narodowego, notariusza Leona Gwóździa. I działa w SN-ie, jest kierownikiem referatu organizacyjnego, jednocześnie kieruje strukturami ruchu młodych Obozu Wielkiej Polski. No i tak do śmierci. Tak, i tak do śmierci. Dochodzimy do tego feralnego 14 maja 1933 roku. Jak wspomniałem, działalność Owoca i Chudzika nie podobała się władzom sanacyjnym. Starostą powiatowym był Brzozowie Bronisław Nazimek. No i
no, wydał polecenie komendantowi policji, był nim powiatowemu policji państwowej, był nim Bolesław Drewiński. No, trzeba coś zrobić z owocem, trzeba go uciszyć. No i no bo właśnie ta działalność, ten rozwój organizacyjny stronnictwa, to wszystko niepokoiło władze senacyjne. I też pewnie potrzebny był przykład do odstraszenia tak innych. Oczywiście, tak? Oczywiście, nawet w aktach procesu nawet jest któryś z oskarżonych, chyba Jajko, mówi, iż nawet, że zarzutem było to, że nawet się, to mówię trochę ironicznie, odważył się kichać major Owoc na Akademiku Czci Marszałka. Ach, to straszne. Piłsudskiego. Tak. No i komisarz Drewiński swojemu przybocznemu, starszemu posterunkowemu Stefanowi Stankiewiczowi polecił, aby znalazł kogoś, kto Owoca uciszy. Podobne polecenie wydał komendantowi posterunku w Brzozowie, jakiemu Kasowskiemu. Ten Kasowski znalazł jakiegoś lokalnego rzezimieszka spod brzozowskich Humnisk, no ale no, Drewiński uznał, komisarz Drewiński uznał, że to jest postać nieobliczalna, że lepiej znaleźć do tego zadania bardziej obliczalnego kandydata. No i padło na, tak, padło na 28-letniego Romana Jajko. Roman Jajko był pracownikiem komunalnej kasy oszczędności w Brzozowie, tak. Czyli kasy, która podlegała staroście Nazimkowi. Jednocześnie był działaczem, nawet chyba sekretarzem lokalnych struktur bezpłatnego bloku współpracy z rządem, czyli BWR-u. No i gdzieś tak od połowy stycznia 1933 roku ruszyły przygotowania. Ten posterunkowy Stankiewicz spotykał się z tym Romanem Jajko w szynku żydowskim Silbermana w Brzozowie. Dał mu pistolet swój służbowy, żeby się nauczył obchodzić z bronią. Jeszcze poinstruował go przy tym, jak czytamy w aktach procesu, żeby strzelał jak w psa, a w zasadzie potrzeba, żeby wystrzelał cały magazynek. Tak, no, jajce chyba strzelanie z pistoletu nie bardzo szło, także Stankiewicz dał mu pieniądze, żeby ten sobie kupił dubeltówkę. Dubeltówkę, no bo pewniejsze, łatwiej. W bliskiej odległości łatwiej, nie ma szans. Łatwiej trafić, tak. I Stankiewicz zapewniał Jajkę, że włos mu z głowy nie spadnie, bo o wszystkim wie komisarz Drewiński i pan starosta Nazimek. No i od tygodni major Owoc był inwigilowany przez Jajkę. No i tak dochodzimy do tego feralnego 14 maja 1933 roku. Wtedy w mieszkaniu księdza Kazimierza Dudkiewicza w Brzozowie, przy ulicy Sienkiewicza, a ksiądz Dudkiewicz był wtedy prezesem zarządu powiatowego SN, na kolacji był major Owoc, był również Jan Chudzik, był wspomniany notariusz Leon Gwóźdź i był pochodzący z pobliskiego Haczowa poseł na Sejm z listy Stronnictwa Narodowego, wybitny, znany adwokat Stanisław Rymar. Około 22.30 Gwóźdź, Owoc i Chudzik wyszli z mieszkania księdza Dudkiewicza. Jajko się cały czas gdzieś tam za płotem z tą dubeltówką czaił. Gwóźdź szedł pierwszy, za nim Owoc i Chudzik. No i w bandycki sposób w plecy tenże Jajko wystrzelił z tej dubeltówki. Owoc miał szczęście, bo Owoc był celem. Mm-hmm. Owoc był celem. Owoc miał szczęście. Trafiony został 22 śrutami. Przez kilka
miesięcy się później kurował, zanim temu wszystkie śruty wyciągnięto. Jak tuż przed procesem we wrześniu 1933 roku, jak zrobiono zdjęcie rentgenowskie, to okazało się, że uniknął śmierci dokładnie o włos, jako że na tym zdjęciu rentgenowskim wyszło, że jeden ze śrutów utknął w płucu dosłownie milimetr od serca. Także niewiele, no dosłownie włos uratował majora Owoca od śmierci. Natomiast Chudzik miał pecha. No, trafiony został tylko dwoma śrutami. Niestety ugodziły one w kręgosłup, rdzeń kręgowy przerwały, no i Chudzik zginął na miejscu. Bardzo szybko sprawcę tej zbrodni wykryto. Zaraz na drugi dzień do Brzozowa zjechał ze Lwowa nadkomisarz Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji Jan Petry. Przybył również z Sanoka sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Sanoku Zygmunt Kuszelnicki. Tutaj taka dygresja, działacz Sokoła w Sanoku, działacz narodowy, ostatni później przed wojną prezes zarządu powiatowego SN w Sanoku. I on tutaj wykazał niewątpliwie dużą determinację w tym śledztwie. Akt oskarżenia sporządził prokurator sądu okręgowego Sanoku Kazimierz Ancjon. I w tym akcie oskarżenia postawione zostały następujące zarzuty. Romanowi Jajce o planowanie zabójstwa majora Władysława Owoca i nieumyślne spowodowanie śmierci Jana Chudzika. Przepraszam. Postronkowemu Stefanowi Stankiewiczowi postawiono zarzut nakłaniania do zabójstwa i współsprawstwo w tym niezamierzonym zabójstwie Jana Chudzika i Demińskiego również oskarżono o nakłanianie do zabójstwa majora Owoca. Ciekawe są wyroki. Tak, wyroki są ciekawe, a bardzo ciekawe. Rozprawa odbywała się przed Sądem Przysięgłych w Sanoku. Obradom przewodniczył sędzia Sądu Okręgowego Zygfryd Gelis. 18 września 1933 roku w budynku sądu w Sanoku przy Kościuszki ta rozprawa się rozpoczęła. Trwała 8 dni. 26 ława przysięgłych wydała werdykt. No, proces zabójców Jana Chudzika cieszył się dużym zainteresowaniem. No tak. Relacjonowała go prasa narodowa. I bilety sprzedawano. Tak, i nie tylko narodowa. Na sali dla publiczności było wielu działaczy władz centralnych, Stronnictwa Narodowego. I właśnie Romana Jajkę sąd uznał winnym, ale po pierwsze nakłaniania do uszkodzenia, nie do zabójstwa, tylko do uszkodzenia ciała majora Owoca i niezamierzone spowodowanie śmierci, niezamierzone zabójstwo Jana Chudzika. Jako że on się kajał, dużo mówił i obficie mówił, dostał za zabójstwo. Wprawdzie z premedytacją. Wprawdzie zginął nie ten, który miał zginąć, ale raptem bagatela 2 lata więzienia. Stankiewicz za nakłanianie dostał 2,5 roku więzienia, a komisarz policji powiatowy komisarz policji w Brzozowie Drewiński został skazany na 5 lat pozbawienia wolności
I on został uznany za moralnego sprawcę tej zbrodni. Zresztą cały czas występował z wolnej stopy. Obrońcy Stankiewicza i Drewnickiego złożyli skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy ją rozpatrzył w styczniu 1934 roku. Wyrok został utrzymany. 5 lat dla Drewnickiego. Sąd Najwyższy też orzekł o winie Stankiewicza. Nie wskazał wysokości kary, pozostawiając to do ponownego rozstrzygnięcia sądowi w Sanoku. No i sąd w Sanoku podtrzymał ten wyrok 2,5 roku więzienia. No i tak się skończył ten proces w Sanoku. Powiem tylko tyle, że w międzyczasie, prawda, no tragedia. Jan Chudzik został pochowany na cmentarzu w Brzozowie, na którym się właśnie przed jego grobem znajdujemy, 16 maja 1933 roku. Żona Jana, przeżyła to Jana, bardzo, bo wpadła w depresję. Tak, żona Jana Chudzika bardzo to przeżyła. Ona była w zawłaszczonej ciąży. Dokładnie w dniu pogrzebu. Urodził się syn. Urodził się syn, drugie dziecko. Mocno się trzymała na początku, jak świadczą o tym jej listy do Leona Mireckiego. Była dzielną kobietą, to była nauczycielka. Mocno się trzymała, ale później popada w depresję i niestety odezwała się nie do końca zaleczona wcześniej gruźlica. No i długa kuracja, pobyt w sanatorium w Zakopanem. No niestety po 5 latach, w czerwcu 1938 roku Janina Chudzikowa zmarła. Stronnictwo Narodowe z inicjatywy Tadeusza Bieleckiego organizowała później zbiórkę pieniędzy na pomoc dla sierot po Chudzikach. No takim moralnym opiekunem maleńkich dzieci Jana i Janiny Chudzików był wspomniany już parokrotnie Leon Mirecki, przyjaciel Jana Chudzika. Ale to nie wszystko. Aha, jeszcze może tylko powiem tyle, że z inicjatywy Władysława Owoca rozpoczęto zbiórkę na ten pomnik nagrobny, który widzimy. I on dokładnie w rocznicę śmierci, pierwszą rocznicę śmierci Jana Chudzika został tutaj postawiony na tym grobie na cmentarzu w Brzozowie. Ale tutaj to jeszcze nie wszystko, bo tutaj potoczyły się ciekawie dalej losy przynajmniej dwóch osób związanych z zamachem w Brzozowie i później procesem w Sanoku. Otóż ten moralny sprawca zbrodni, komisarz Drewiński, trafił do więzienia w Łomży. W Łomży, tak. I tam mu się przytrafiło coś dziwnego. Tam mu się przytrafiło coś dziwnego, jako że, jak to wspominał Leon Mirecki, on wtedy również w Łomży odbywał, jak to ładnie określił, swoją powinność senacyjną, czyli siedział w więzieniu za akcję wzywającą do bojkotu wyborów do Sejmu i Senatu w roku 1935, bo jak wiadomo, Stronnictwo Narodowe i inne partie opozycji antysenacyjnej te wybory w roku 1935 bojkotowały, zresztą w roku 1938 również, ze względu na to, że ordynacja wyborcza nowa z 1935 roku była wybitnie antydemokratyczna, praktycznie ona pozbawiała możliwości wszystkich. Tak, partie polityczne, partie opozycyjne jakiegokolwiek wpływu nawet na kształt list wyborczy, już nie mówiąc o wyniku wyborów. Tak, no i tam Leon Mirecki wspomina, że gdzieś tam na spacerze tam była grupa narodowców, widzą tego, było wiadomo, prawda, że tutaj siedzi z nimi ten moralny sprawca zabójstwa Jana Chudzika. Jeden z młodych narodowców nie wytrzymał po prostu i spoliczkował tego Drewnickiego. I co ciekawe, bo to już z kolei to jest relacja płynąca z rodziny Drewnickiego. Otóż Drewnickiego w czasie pobytu w szpitalu w Łomży miano poddawać dziwnej kuracji zastrzykami. I w efekcie
połowie roku 1935 Drewiński zmarł. Co ciekawe, rodzinie oddano zwłoki w zaplombowanej trumnie i nie pozwolono na przewrócenie sekcji zwłok. No być może pan Drewiński usiłował powiedzieć coś, co być może zmieniłoby jego ocenę w oczach opinii publicznej, ale ludzie, którzy zlecili te zbrodnie, stwierdzili, że może lepiej, żeby nie mówił. A tak. On nie chciał posłuchać uporczywie, więc się rozchorował. Co ciekawe, w tym samym czasie, latem 1935 roku, w Przemyślu został otruty, jak doniosła prasa. No, można spotkać informację, że zabity, albo, no, ale otruty. Adwokat, obrońca Drewińskiego z czasów procesu Sanoku, dr Marian Konstanty Głuszkiewicz. Postać znana w Przemyślu, jako że on w czasie krótkiej okupacji Przemyśla przez wojska rosyjskie w czasie I wojny światowej w roku 2015 był z nadania Rosjan był komisarycznym prezydentem Przemyśla, także no śmierć mecenasa Głuszkiewicza też jakimś szerokim echem odbiła. To jest zaskakujące bardzo, bo ja oczywiście słyszałem o Drewińskim i tych różnych, jakby to powiedzieć, reperkusjach, które zostały po nim. Tak, jest wiersz napisany przez jego siostrzeńca chyba. Syna siostry. Tak, syna siostry, siostrzeńca, tak. Który jest Janusza Schubera. Tak, poeta sanocki znany, tak. Ale o mecenasie Głuszkiewiczu nie. Natomiast no, to jest zacieranie śladów, tak? I likwidowanie świadków. Najprawdopodobniej. Takie zagrania mafijne bardzo jawne. No podobnie jak ten cały, jak ta cała sytuacja, bo ja tylko przypomnę, że oni zostali zamordowani w ulicy takiej, z której nie było wyjścia. Tak, w razie gdyby się na przykład obejrzeli, ktoś by próbował coś zrobić, to też nie mieliby żadnych szans. Dokładnie. To było dość dokładnie zaplanowane. Tak. No i cóż, narodowcy brzozowscy o Chudziku nie zapomnieli i ta praca Owoca i Chudzika nie poszła na marne. No, w czasie okupacji niemieckiej tutaj bardzo aktywnie działa podziemie narodowe, Narodowa Agencja Wojskowa, Stronnictwo Narodowe i Pion Młodzieżowy, właśnie Młodzież Wielkiej Polski, dla których to młodych narodowców właśnie Jan Chudzik był takim wzorem do naśladowania. No zbliża się, mamy rocznicę odzyskania niepodległości, za chwilę będzie rocznica odzyskania Bitwy Warszawskiej. No i wszyscy się zgadzamy co do tego, że historia Polski nie jest prosta i jednoznaczna. No i jeżeli mamy te rocznice, to uważam, że powinniśmy mówić o takich postaciach jak Jan Chudzik i absolutnie nie uciekać w jakieś wybielanie, w jakieś gloryfikowanie historii, bo to bardzo źle wróży, proszę Państwa. I od takich metod trzymajmy się z daleka. Ja tylko jeszcze powiem, że tak się składa, że wśród naszych czytelniczek, mam na myśli czytelników bloga i szkoły nawigatorów, jest również wnuczka Jana Chudzika, córka jego córki. Ona mieszka teraz pod Krakowem, pozdrawiamy Jolę bardzo. Proszę Państwa, te wszystkie fascynujące i zajmujące niezwykle szczegóły znajdują się w książce Krzysztofa Kaczmarskiego, Studia i szkice z dziejów obozu narodowego. Jeżeli Państwo macie czas i siłę na poszukiwanie tej książki na rynku, szczerze zachęcam. Bardzo dziękuję za uwagę, za wysłuchanie nas. Jesteśmy, przypominam, na cmentarzu w Brzozowie, a naszym gościem był doktor habilitowany Krzysztof Kaczmarski, historyk i publicysta. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.